Puk, puk, jest tam ktoś? Nie ma, wszyscy wyjechali. Oh my god, a wiesz co, Królik, to chyba dlatego, że ostatnią konsolidację nagrywaliśmy, no niech spojrzę, miesiąc nie, temu. Nie, nie, nie mów, nie mów. Ale bo 30 dni bez konsolidacji, jak 30... nasi słuchacze przeżyli. No, przeżyli, przeżyli, ledwo przeżyli, ale widziałeś co się działo, jak nas napastowali na forum i nie tylko. No, ale to fajnie, bo to mobilizuje. Bardzo mobilizuje, ale powiem ci, że gadu gadu Skype i PM-ki na forum strasznie się u mnie świeciły, bardzo intensywnie, non-stop coś się działo, ale fajnie, fajnie to dodaje skrzydeł. Wracamy, szanowni nasi słuchacze, już na stałe, skończyły się wakacje, skończyły się wyjazdy. Królik co prawda zmienił stan cywilny, jest teraz rasowym kapciem, papuciem, pantoflarzem i jak tam go sobie jeszcze nazwiecie, także są małe problemy z wyegzekwowaniem z jego strony trochę czasu, żeby poświęcić na konsolidację. Kłamstwo, tylko winny się tłumaczy. Dobra. Nie, bo ja mam cztery kochanki i nie mam czasu po prostu. No dobra, ja to podeślę twojej żonie. Dobra. Bez ściemy. To co, anonsujemy jaki mamy dzisiaj temat, o czym dzisiaj rozmawiamy, czy trochę później po dżinglu? No jak chcesz. A przeciągniemy jeszcze troszeczkę, bo będzie w ogóle więcej niespodzianek dzisiaj, prawda? Nie. Właśnie, że tak. Okej, okay, nie ściemniamy, 3, 2, 1, wchodzimy z dżiglem, start. Konsolowisko.pl zaprasza na podcast. Konsolowisko. No i witamy. Jak dawno nie słyszeliśmy tego wspaniałego dżingla. No. Ale dobra, mniejsza o to, o nasz dżingiel jest wspaniały, to wszyscy o tym wiedzą. Słuchajcie, słuchajcie nasi słuchacze, wspaniali. Dzisiaj jest podcast lekko przełomowy, bo troszeczkę na naszym portalu się zmieniły, że tak powiem, te władze, które tam zarządzają. Mówiąc wprost i bez ściemniania, nasz redakcyjny kolega Snajper nie jest już zastępcą redaktora naczelnego, czyli moim. Niestety, tak się trochę poochrzaniło w jego życiu, ale nie odchodzi od portalu absolutnie, został redaktorem i w konsolidacjach kolejnych będzie uczestniczył. Akurat dzisiaj nie mógł, bo o tej godzinie, kiedy my nagrywamy podcast, on już dawno śpi. Jest lamą i na pewno kciuka pociąga, nie? I go ssa. Swojego oczywiście. No dobra. W pozycji na łyżeczkę sobie leży, śpi i tam memla tego palucha. Ale żeby nie było tak, że ja tutaj z Królikiem uprawiamy prywatę, mamy trzeciego rozmówcę, żeby skład jakoś wyrównać, żeby te siły wyrównać, bo fajnie się jednak rozmawia we trzy osoby niż we dwie. W związku z tym przedstawiam dzisiaj nowego naszego, jak to nazwać, pana Królik? Piotr Rubik? Nie, ale kim on jest trzecim naszym rozmówcą? O! No, kolegą redakcyjnym. Kolegą redakcyjnym jest naszym, tak jest. Bardzo fajnym. I oddajemy... Go. Nie to ze Snajpera. Już nie, Snajpera już nie lubimy. I w tej chwili nasz kolega się przedstawia. Ta-da! Siemanko, a kto tam? Nie powiem. A ja powiem. A dzisiaj z nami rozmawia Faithless God, czyli Adam Ginel. Witamy. Ładza. Nareszcie się mogę odezwać. Nareszcie, tak jest. To była jedna wielka ściema, ale wytrzymałeś dzielnie i dobrze. Ale dobrze. No i bardzo dobrze, masz się bać. A kto oprócz tego jeszcze tam jest? No, Królik standardowo, czyli Michał Królik Król. Witam wszystkich. I Tomasz Hiwkozieł. Witamy w nowym składzie, aczkolwiek jeszcze raz powtarzam, że Snajper jeszcze też będzie z nami nagrywał podcasty, także świat się nie zawalił na chwilę obecną. W każdym razie nie. Trochę... Dobra, najwyżej Snajpera później wytniemy. Słuchajcie, żeby tradycji stało się zadość, to na początek żenujący żart prowadzących. Faithless God, jako że ty dzisiaj debiutujesz, to pierwszy żart żenujący należy do ciebie. No tylko ma być żenujący. Żenujący na 100%, tak jest. Jak już wspomniałeś we wstępie, nasz kłapouszy kolega zmienił stan cywilny, to w związku z tym pozwolę sobie na taką malutką anegdotę. Zabiję. Silence, I kill you! Otóż pewien stary kawaler, jak to stary kawaler, postanowił, że się nie ożeni, prawda? No i tak już ponad 50 lat minęło. W końcu koledzy mówią, stary, no
kurde, ożeń, weź coś zrób ze swoim życiem, bo tak sam łazisz po tym życiu, nic się z tobą nie dzieje. Nie, nie, mi to nie jest potrzebne, no ożeń się chłopie, bo nawet na łożu śmierci nie będzie miał ci kto szklanki wody podać, prawda? Facet przemyślał, myśli, kurde, może faktycznie coś w tym jest, no i się ożenił. Po 20 latach niesamowitych katorg, męczarni i tortur, prawda, w związku małżeńskim wylądował w końcu na łożu śmierci. Leży z rękoma złożonymi na piersi, patrzy w sufit i myśli, kurwa, nawet mi się pić nie chce. Okej, okay, okej. Okay. Ja mogę uznać jako szef komisji, że udał ci się żenujący żart, trochę za długi. To w stylu snajperowym musisz to zmienić obowiązkowo. Dobry był. Ale nie, żart był dobry, tylko za długi. Jest okej. Okay. Okej, okay. Królik, dawaj ze swoim. Dobra, ja też mam żenujący, bardzo krótki. Przychodzi matka do domu i zastaje syna przy otwartej lodówce, jedzącego zamrożone pierogi. Synku, mógłbyś się chociaż podgotować? Syn wystraszony patrzy się na matkę i mówi, kto, ja? Ja nic nie paliłem. No to był żart dla osób, które rozumieją pewne schematy oddziaływania pewnych bodźców. Tak jest, pozdrawiamy wszystkich, którzy płakają. Tego no. A teraz mój żenujący żart, uwaga, będzie szybko i na temat. Przepraszam, koleżanka pije? Nie. A dlaczego? Bo mam problemy z nogami. Uginają się? Nie, rozkładają. Dobry. Dno. Żenujący żart, chyba wystartowałem bardzo dobrze ze swoim żartem też, panowie. Żenua, tak, tak. Ale fajna żenua. Słuchajcie, bo chyba jeszcze nie powiedzieliśmy, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać. Ano. Ja przynajmniej sobie nie przypominam. Mam pamięć dobrą, bo krótką. Ja się nie odzywałem. Dlatego uwaga, oficjalnie zapowiadam temat, o jakim dzisiaj będziemy rozmawiać. Czy old school jest cool? Ta-da! Czy old school jest cool? Panowie, wszyscy, którzy jesteśmy w tej chwili na antenie, o, jak to ładnie zabrzmiało. Jak na pro. Antenie. Jak pro, tak, na antenie, w eterze, w sieci, w necie, nieważne. W każdym razie nas słuchacie. Wszyscy już mamy trochę lat na karku. Ty, Faithless, masz 17 lat do 50, jak już ustaliliśmy kilka minut temu. Tak. My z Królikiem z kolei mamy troszeczkę po 30. 17 po 50. Czyli w sumie prawie 100. Czyli razem mamy tak, gdzieś tam w okolicach setki. Choć ja sobie wypraszam, żona mówi, że się bardzo często zachowuje jak 12-latek. Mhm. Skąd ja to znam? O, musi się do tego przystosowywać, prawda? Czyli dobrą średnią mam. Dobrą średnią, tak, tak. Nie żarz, nie zawyżasz. Intelektualnie do 18 dobijemy. Tylko pytanie, kiedy? Okej, okay, czy old school jest cool? Wszyscy pamiętamy zamierzchłe czasy, kiedy grało się w wozach drzemały. Wszyscy katowaliśmy Spektrumy, Atari, Commodore, Schneidery i tak dalej, i tak dalej. Inne wynalazki, tak. Inne wynalazki, po drodze pewnie pojawiła się Amiga, SNES, NES, Dupes i tak dalej. I ruskie gierki. Jeszcze wcześniej ośmiorniczka, jajeczka, wyścigówki, parówki, cytki, cokolwiek tam było. Ja sam miałem tych ruskich gierek. Ja sam miałem tych gierek kolekcję bardzo pokaźną. No ale mniejsza o to. Sedno jest takie, że pamiętamy te zamierzchłe czasy i wspominamy je z rozrzewnieniem. Właśnie tak. Właśnie tak je bardzo dobrze wspominamy i bardzo miło. Panowie, teraz tak. Dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest? Mimo, że to były piksele, że to były tak proste gry, dlaczego one nam chodzą po głowie przez tyle lat? W moim przypadku jest to już ćwierć wiecze. Dlaczego wam chodzą po głowie oldschoolowe gry? Czy oldschool jest cool? Ty no jest safe. Mieliście cool, tak się zastanawiałem, cholera, dlaczego, nie? Bo powiem ci, że tak jak sobie przemyślę to wszystko, to się zastanawiam, czy nie wiem, za 10 lat będę tak samo się jarał jakimś Dead Space'em czy Bioshockiem, jak dzisiaj, wiem, Finalem, siódemką czy MGS-em, prawda? Bo tak naprawdę, gdy ktoś mnie zapytał o jakąś zajebistą grę z dawnych lat, to długo się nie muszę zastanawiać, bo od razu no, coś mi się tam nasuwa. No, Final Fantasy, Metal Gear Solid, prawda? To są te takie gry jeszcze, powiedzmy, z połowy tego. To jest taki old school, Tak, ale cofnijmy się jeszcze dalej do tych gier. Na przykład, prawda? No już nie mówię wręcz o Mario, prawda? I tych wszystkich innych kultowych tytułach i tak naprawdę tego jest cała masa, bo przecież można by wymieniać, by nam chyba podcastu nie starczyło, żeby te wszystkie gry omówić i powiedzieć o nich chociaż kilka zdań. Ja mogę się tego podjąć. No to jedziesz. Królik, ale kto ciebie będzie słuchał w ogóle? Daj spokój. Będzie trzeba później to wyciąć na montażu. Kwestia jest taka, że każda generacja konsol będzie ma, czy będzie miała,
miała, ma czy będzie miała w przyszłości swoje gry, które za ileś tam naście czy 10 lat staną się kultowe. Po prostu każda platforma ma jakieś tam zajebiste stare tytuły, o których mamy niesamowite wspomnienia. Z łyską w oku wspominamy, nie wiem, Zerwane Nocki, tak, wgrywanie gier z kaset magnetofonowych i tym podobne kwasy. I naprawdę, no, pierwsza na przykład dzisiaj, jak sobie tak podjęliśmy ten temat, wiesz, padł temat, że o old school gadamy, no to pierwszy z brzegu, Raid Over Moscow, na przykład River Raid, na których nawet na automatach można było grać. Dla mnie to jest taki prawdziwy old school, czasy przede wszystkim Atari, kiedy... 2600 na przykład, jako konsola. Tak, ale i późniejsze. Przede wszystkim chodzi mi o 800XL, 65XL. Bruce Lee! Bruce Lee! Oh yeah! Tak, Bruce Lee na automatach wymiatał. Ja na to była taka moja pierwsza styczność wielogodzinna, że tak powiem, bo od czasu do czasu miałem przyjemność grać tam na SNESie, NESie, na innych konsolkach u znajomych, u rodziny, ale miałem swoją własną Atarynkę, którą zażynałem właśnie w takie gry i to jest dla mnie czas, no, Boulder Dash, tak? Albo Bruce Lee, o którym powiedziałeś. Tak. Boulder Dash, to ja w szkole podstawowej, w piątej klasie, pamiętam, bo wtedy szkołę zmieniłem, grałem na informatyce na komputerze Elvro 800. Tak. Większość naszych słuchaczy nawet nie wie, że coś takiego kiedyś istniało. To była podróba ZX Spectrum, można powiedzieć. I gra Bruce Lee wtedy królowała. Przeszedłem ją tyle razy, że nie pamiętam. Nie, piękne, piękne czasy, piękna sprawa, naprawdę. Każdy z nas, który już tam ma trochę lat na koncie i ma to doświadczenie, jeśli chodzi o rynek gier, o wszystkie gry, tak, które wychodziły na poszczególne platformy, to każdy z nas z takim wzruszeniem wręcz będzie o tym po prostu wspominał, pamiętał, bo to jest naprawdę, to są takie rzeczy, że ja bym mógł dziesiątki, setki gier wymienić, które zajebiście fajnie wspominam. I prawdopodobnie za 20 lat będę tak samo mówił o na przykład, nie wiem, Xboxie pierwszym i na, albo nawet 360, tak, czy PS3. Tak, i to jest bardzo ważna kwestia, bo ja chcę uspokoić wszystkich naszych słuchaczy, czytelników, którzy nie są tak zaawansowani wiekowo jak my, czyli nie mają po 30 lat na karku, tylko mają na przykład 18 lat. To nie jest tak, kochani, że my się tutaj pławimy, jesteśmy tacy wspaniali, że jesteśmy stare konie. No bo z czego tu się cieszyć, że szybciej umrzemy niż wy, prawdopodobnie. Dla nas old school, w moim przypadku, ten old school, o którym ja w domyśle, mój old school to jest Bomb Jack, to jest Moon Patrol, to jest właśnie Bruce Lee i tak dalej. Natomiast jeśli, słuchaczu, masz 18 lat, to dla ciebie old schoolem jest analogicznie konsola PlayStation pierwsza, PSX poczciwy. I to jak najbardziej rozumiemy. Nie szczycimy się tym, że pamiętamy bardziej zamierzchłe czasy. No to jest jakby naturalna kolej rzeczy. Także nie czuj się, słuchaczu, źle z tym, że nie do końca czasami wiesz, o jakich grach mówimy. To nie twoja wina, że jesteś każdy młodszy. Publicz jakiś kanał i ty gdajesz. Winie rodziców, wypomnij, że to tak, przez nich nie mogłeś grać. Ale mało tego, to jeszcze wina ich rodziców, nie? Czyli dziadków. A późno ich spuścili. Tak jest. Nie, więc generalnie nie o to chodzi. Akurat tak wyszło, że jesteśmy trochę starsi i sobie tam bajdurzymy o naszym old schoolu. Tak to nazwiemy. Ale dzięki emulatorom i nie tylko, i łatwej dostępności do starych komputerów, które można dzisiaj kupić za marne grosze, tak naprawdę możecie też posmakować tego naszego old schoolu. Wracając do tematu, czy old school jest cool? Panowie, bo ty, Fadeless, się trochę wymigałeś. Nie wskazałeś mi tych gier, tytułów, które jednoznacznie kojarzysz z tym czasem. Ja powiedziałem wprost, to jest tak, Gunsmoke, to jest Bomb Jack, to jest Moon Patrol, to jest Bruce Lee, no i tak dalej, i tak dalej. To jest ten klimat. A co dla ciebie, Fateless, jest takim, wiesz? Czy wiesz, co tutaj można... Myślisz old school, mówisz to. Co? Przede wszystkim Pitfall. Dla mnie ta gra, wiesz, jak sobie tak myślę, nawet można było poczytać, prawda, historię gry Pitfall. Dla mnie Pitfall jest taką grą, którą zażynałem... Podreklamuj się. U sąsiadki generalnie, ponieważ oczywiście wcześniej mogłem sobie tylko pomarzyć o czymkolwiek, na czym można było grać, prawda, więc jak dopadłem się do joysticka, to po prostu aż trzeszczał, bo tak ją zażynałem, tą grę. I generalnie, gdy właśnie myślę old school, to przede wszystkim widzę Pitfalla, ale oczywiście to, co wspomniałeś, na przykład Gunsmoke, prawda, Bruce Lee, te gry też pamiętam, z tym, że to pamiętam na przykład z Wesołych Miasteczek, które przyjeżdżały gdzieś tam do mojej mieściny, wystawiali, prawda, takie wielkie kolejowe budy na kółkach. No, wozy trzymały właśnie. Tak, tak, i generalnie zażynaliśmy to na automatach, bo mówię o sprzęcie do grania, tak naprawdę to mogłem sobie wtedy pomarzyć tylko. Jeśli chodzi, wiesz, o generalnie old school, to dla mnie old school w ogóle kończy się tak naprawdę na PS
się i tak naprawdę najwięcej gier z tamtej epoki wspominam, bo te starsze gry to... PlayStation 1, tak? PSX? Tak, tak, bo generalnie te wcześniejsze, wiesz, wszystkie sprzęty, NES-y, SNES-y, bo ty, przecież to mam całą wersalkę, szafę, prawda, i Pawla, czy jeszcze wypchane kable jeszcze wystają. Ty po prostu śpisz na konsolach. Ty, no można by tak powiedzieć. Niektórzy śpią na pieniądzach, a ty śpisz na konsolach, perwersie. No, grofil, grofil. Grofil, no dobre, dobre, to chyba jakieś, no, no, dobre. Jeszcze się padem do snu, wiesz, generalnie wibracje sobie wyłączam, nie, na noc. Ale, tak, tak, ja lubię jeszcze sami, ale generalnie na przykład... Ze snajperem byś się dogadał. Gdy sobie wspominam, wiesz, na przykład NES-a, oczywiście Pegasusa przede wszystkim, bo to była taka najbardziej popularna chyba konsola Kontra. W Polsce. Tak, właśnie chciałem to powiedzieć, wiesz, Contra, Tetris, Arkanoid, przecież tam... 1000 in one. Tak, tak, albo 10,000 in one. Million in one w ogóle. Tak, tak, było tych tytułów, natomiast była cała masa, Double Dragon, prawda, Battletoads, przecież te wszystkie gry, które że tak powiem... sobie teraz wspominam tak na bieżąco, bo oczywiście żadnej listy przed sobą nie mam, sure. to moglibyśmy to... A ta Wikipedia weź zamknij. A przepraszam, czekaj, już zaraz... YouTube. Oldschoolowiec, kur... A ja mam RedTube'a. Ja też. Dobra, a o jakich grach to? Teresa Orlowski Presents. Ale słuchajcie, ja chciałem w ogóle jedną rzecz powiedzieć. Pamiętacie, jak w Pitfallu na dole był znaczek Activision? Tak. Jasne, że pamiętam. Ja nie wiem dlaczego, ale taką rzecz zapamiętałem. Po prostu to jest masakra. No. Z oldschoolu jeszcze pamiętam świetną grę, która miała najlepszy model zniszczeń do dziś dzień, jaki wyszedł, czyli Pole Position, gdzie każda kraksa kończyła się całkowitym rozpieprzeniem samochodu. Tak, i dymiącą dupą, no, oczywiście. I to był po prostu piękny widok, pikseli na krzyż. A pamiętacie Invaders na przykład? No ba, Space Invaders. Space Invaders. Galaxian, no tak. To ta, ewentualnie, czekajcie jeszcze, jak to było, Asteroids. To tak. Może niszczenie pierwszego... Dobra, Centipede. No, z zajebistym kontrolerem, nie? Gałeczka była zajebista. No. Mhm. Ale kulka taka, nie? Na automat. Tak. Świetnie się nią bardzo szybko, bardzo sprawnie poruszało. Tak jak trackballem teraz, nie? A pamiętacie Ghostbusters? No ba, na Commodore'u akurat pamiętam. Jak tam wszedł ten samplowany kawałek z Ghostbusters, to ja prawie się posmarkałem, pamiętam. Dobra, ale powiedzcie mi na przykład, jeśli chodzi o takie serie gier, bo mnie z oldschoolem, jeśli chodzi o serie gier, kojarzą się przede wszystkim dwa tytuły, bo też się przed chwilą o tym zastanawiałem. Mhm. Turrican. Na Atari. Na Commodore 64 akurat grałem w to. Ja na Atari, w Turrican. I Last Ninja. Przepraszam, może mi się pomyliło, może to nie był Turrican. No dobra, i Last Ninja też mam, jasne. No to jest dla mnie old school prawdziwa. Jeśli chodzi o czasy PS1, to przede wszystkim wszystkie platformówki, tak? Crash, Spyro, Krok, Gex, tak, był Rayman. No to było coś genialnego. To było coś genialnego. Tak. Znaczy, ja bym powiem, jeśli chodzi o moje właśnie wspomnienia platformówek i tak dalej, nie zapomnę, jak moja mama, która przywiozła mi konsolę jeszcze z Włoch, bo PS1 dorwałem, wiecie, od makaroniarzy generalnie, to właśnie wtedy dorwałem pierwszego też Crasha, to powiem wam, że po prostu nie oderwałem się od konsoli chyba przez 20 parę godzin. To była gruba rzecz, ale pamiętaj, że tam była niesamowita grafika 3D nagle pojawiła się. To trochę inne doznania. Po prostu. Dlatego bardziej dla mnie ten oldschoolowy to jest jeszcze era 2D bardziej, wiesz? Mm-hmm. Bo wielu ludzi dostało kopa w ryj za sprawą grafiki 3D, która rzeczywiście była niesamowita, to była nowa jakość. No tak, przecież te pierwsze gry, które powychodziły po prostu, to ja to łykałem jak młody pelikan. Nie wiedziałem, co mam ze sobą zrobić. Jak Soul Blade'a zobaczyłem, to po prostu gryzłem się, wiesz, w parkiet i... Nie oderwałem się na długo. To było kolosalne wrażenie, ta grafika, gameplay. Tak. Każdy wtedy w to grał, tak? Ja w salonie to przecież mam majątek zostawiłem. No dosłownie, konsolę mógłbyś sobie kupić, prawda? Dosłownie. No prawdopodobnie właściciel salon kupił sobie Mercedesa. Ale w salonie to wiesz, na raty rozkładasz, nie? Spoko. Nieoprocentowane. No. Nie, w salonie tak się grało, to się opanowywało w ten sposób, żeby przejść na jednym żetonie całą grę. No tak, ale ile musiałeś wykupić kasę najpierw, nie? Oczywiście. No. Cały majątek.
Ale w takim razie, wiecie, cofając się wcześniej troszeczkę, jeżeli już, bo faktycznie ciężko jest ustalić tą granicę tego old schoolu, pół old schoolu, prawda? Zaraz byśmy wymyślali jakieś dziwne pojęcia, to tak jest, naprawdę. To jest to, o czym mówiłem, że to tak naprawdę granica old schoolu zależy od wieku człowieka i to tam trzeba jakoś, nie wiem, 10 lat powiedzmy, 10, 12, gdzieś około tyle trzeba się wstecz cofnąć, tak indywidualnie, nie? Tak wstecznić? Tak, mniej więcej tak, tyle by się trzeba cofnąć. No może i tak, wiesz, na przykład ja, wiecie, przepraszam panowie, jak wspominam chociażby 1941, 2, 3 i całą serię, prawda, gier samolocikowych, no przecież też na automatach po prostu to była masakra totalna, bo masterowaliśmy poziomy tak, żeby właśnie na wspomnianym jednym żetonie spróbować to przejść, ale ni cholery się nie dało, bo ilość latających, świecących kulek dookoła po prostu brała górę. Podobnie, no. No tak, tak, no bo te gry robili ludzie mądrzejsi od nas, nie? Wtedy jeszcze tak. Nic się nie zmieniło w tej kwestii. No nie, no. Tak samo Altered Beast, przecież pamiętam to zamianę w miśka, tudzież jakiegoś smoka, czy innego jakiegoś tam pluszaka, to po prostu to była masakra totalna. Jak widziałem tą przemianę, tą animację, którą zrobili, prawda, jak łyknąłeś jakąś dziwną kulkę i nagle twój bohater zamieniał się tam... Wilkołakła, o Jezus Maria. No. Wiecie co, ja wam powiem coś ciekawego w związku z old schoolem, w moim odczuciu. Mianowicie, tak jak powtarzam, old school to są dla mnie te gry z czasów ho-ho-ho, czyli Gunsmoke, czyli Moon Patrol i tak dalej. Natomiast mniej old schoolowe dla mnie są gry właśnie z PlayStation, z Dreamcasta. I tu przykład jest taki. Już kiedyś go przytoczyłem w jednej z konsolidacji, mianowicie Zega Rally 2, no to wspaniała ścigałka na Dreama, w którą zagrywałem się przez dziesiątki godzin, myślę, że nie przekłamę tutaj żadnej informacji, dziesiątki godzin. Nie wspominałem, tylko grałem, uwielbiałem i dwa lata temu odpaliłem to na Dreamcastie i się załamałem. Stwierdziłem, no sorry, ale jak ja mogłem w to grać, a dzisiaj już tego nie tknę. I jest wiele takich gier właśnie z Dreamcasta i prawdopodobnie też z PlayStation pierwszego. Nie sprawdzałem ostatnimi czasy. Masa jest gier, masa. Które super utkwiły w mojej pamięci, doskonale je wspominam, ale dzisiaj bym ich na pewno już nie dotknął. Natomiast ilekroć wracam do tych old school gier, czyli Bombjack, czyli Moon Patrol, czyli Gunsmoke i tak dalej, ja w te gry nadal mogę grać godzinami. I to jest niesamowite. No. Jest coś w nich takiego, prawda, co sprawia, że mimo wszystko, że wyglądają no, pokracznie, koszmarnie wręcz, to tak naprawdę jarają nas jak małe dzieci, nie? Tak jak byliśmy wtedy tymi dziećmi, które zagrywały się jeszcze wtedy, to tak samo teraz. Ja też tak mam, powiem ci szczerze. Komando, pamiętam w Komando. Boże, się stało w salonie, jakiś kozak grał. Mogę rzucać granaty? Bo koleś był skupiony na gałce i na strzelaniu, nie? Żeby tam łonie seriami tak strzelać. Tak. I rozpraszać je gałką. To było takie charakterystyczne dla tej gry. I już ciężko czasami było ogarnąć granaty, bo tam powiedzmy kątem wzroku nie można było ogarnąć i ktoś był potrzebny do pomocy. No to zawsze stałem godzinami, jak już mi się kasa skończyła, no to rzucałem granatami. Było zajebiście. Ale słuchaj, bo ty przed chwilą powiedziałeś, że odpaliłeś tą Sega Rally i się załamałeś, tak? Tak, no Sega teraz, Rally 2. No i dobra, i teraz powiem ci w ten sposób. Miesiąc temu, nawet nie miesiąc, no niedawno jak umarł Jackson, prawda, tragicznie. Dwa miesiące temu Jackson umarł, no to, przed no dobra, dzisiaj, chyba dzisiaj go pochowali. No to jak przez miesiąc byłem na innej planecie. Pochowają go jeszcze kilka razy i będzie okej. Okay. Nie chcę się dać pochować. Wtedy nie, i wtedy zacząłem mojej żonie opowiadać o tym, że Jackson też miał swoją grę, genialna na automatach, tak, ale była też na Sega Master System 2 Moonwalker. I ona do mnie mówi, pokaż. I ja to odpaliłem. Pograłem powiedzmy, no nie wiem, z 20 minut, pół godziny i to samo miałem HIV co ty, że po prostu jak ja mogłem w to grać, ta gra jest tragiczna. No. Później, dużo wcześniej, parę lat wcześniej miałem podobne podejście, jak odpaliłem Prince of Persia, tą nowszą powiedzmy wersję, tak? Chodzi mi, że teraźniejsza, remake. I to samo, też stwierdziłem, że jak ja mogłem w to grać, ale najśmieszniejsze jest to, że zainstalowałem sobie na kompie grę Moonstone z Amigi. I powiem wam, że przeszedłem calusieńko. Przepraszam, Moonstone czy Moonwalker? Moonstone zainstalowałem na PC-cie. Popieprzyło mi się. I po prostu, i masakra. Przeszedłem całą grę i byłem w niebo wzięty. Łyknąło się za jednym razem. Tak, dosłownie. Grafika mnie nie odstraszyła nic. Grało mi się fenomenalnie. Może dlatego, że tam jest przepiękna animacja odcinania głowy.
Ale właśnie, jak myślicie, skąd się to bierze, że jeden tytuł, który generalnie tam na przykład wspominacie z sentymentem, tą wspomnianą, prawda, Sega Rally, odpalacie i jest odruch wymiotny, inną z kolei odpalacie i jest zajebiście, coś w tym musi być tak naprawdę, no bo ja generalnie też tak mam, że wiele gier, które wspominam, jedną odpalam i po prostu 15 sekund i więcej nie wytrzymuję, bo się nie da po prostu w moim mniemaniu, a drugą odpalam i po prostu rżnę do upadłego, prawda, w nią. Najbardziej trywialnie, jak potrafię odpowiedzieć, to jest tak, że bo tak jest ze wszystkimi grami i w ogóle ze wszystkim w życiu. Przecież masa gier, w które grałeś przez ostatnie 2 lata, za 10 lat jak je odpalisz, to tak samo, odruch wymiotny będziesz miał. No też mi się tak wydaje właśnie. To samo jest z Old Schoolem. Niektóre gry były zajebiste i przetrwały tę próbę czasu, a niektóre już, sorry, no nie da się. No przecież przez tych x lat na tylu platformach ile gier przejrzeliście? O jest. Nie wiem. Może nie w tysiącach, no bez przesady, że w tysiącach. Nie zapędzajmy się. No, ale w setkach. Tysiące. Ale w setkach. Nie, ja bym powiedział nawet, że w tysiącach by poszło. Trochę chyba przesadzasz, bo to tak się fajnie mówi, ale to sobie policz czas na każdą z tych gier, na jej wgranie, na znaczy, jej... Nie, no przejść... Nie przejść, pograć nawet, no to stary, wgraj, pograj, a przecież nie grałeś raz, tylko grałeś w każdą po kilka stary, razy. Stary, ja na Amigę miałem chyba z 400 gier, na samą Amigę. No to liczmy mimo wszystko w setkach, a ewentualnie 3000. Na Atari miałem kilkaset gier, na Commodore tak samo z ZX Spectrum, później konsole. Mówię ci, to w tysiące już idzie. Jestem absolutnie tego pewien. Dobra, może rzeczywiście by się tego w cholerę uzbierało. Kilka tysięcy, o może tak, dobra, niech będzie. No dobra, ale powracając szybko jeszcze do tematu, zobacz, że powiedziałeś, że faktycznie gry, które dzisiaj odpalasz, jedna się podoba, druga nie. Właśnie co w tym jest? Bo powiem ci, że te gry, o których mówię, że mam odruch wymiotny dzisiaj, jak ją odpalam, no bo wygląda koszmarnie, to i sterowanie jest jeszcze gorsze, prawda, muzyka w ogóle powala. To tak naprawdę, mimo wszystko, ja najpierw o niej mówię, że ta gra była, wiesz, zajebista, że pamiętam, że spędzałem z nią długie noce, prawda, i tak dalej. Wspomniany Moonwalker, prawda, o którym mówił Królik. No i teraz tak. Wspominałeś tą grę zajebiście, drugą wspominałeś zajebiście, odpalasz obie i tylko jedna coś wsuma. Się zastanawiam, skąd się to bierze tak naprawdę, wiecie? Że te gry były naprawdę zajebiście kultowe. Wszystkie, o których mówimy, bo tak naprawdę wymieniliście przecież, chociażby mówiłeś o Gunsmoke'u, prawda? Tomek. Ty, no, to powiem, z Capcom chyba zrobił, nie? No, ostatnio to odpaliłem i właśnie miałem odruch wymiotny. Aha, a ja nie, ja to spokojnie, jak nawet właśnie, odpalam, to napieprzam. A ja właśnie nie, powiem ci, że generalnie tej gry w ogóle na przykład nie łykam, a z kolei Altered Beast na przykład, no szła dla mnie zajebiście, nie? Mhm. Skąd to wynika? No... Ja to widzę tak, że jako ten stary gracz, doświadczony nazwijmy to, mnie naprawdę grafika mniej interesuje niż gameplay i jestem wyczulony na punkcie gameplayu. Ja myślę, że też. Jeśli stary old school ma dobry gameplay, to nie odrzuca mnie słaba grafika, a potrafię docenić mechanizmy. Mechanizmy gameplayu. I dlatego takie pozycje jak na przykład Moon Patrol, który jest zajebiście prosty, dlatego tak mnie nadal kręci. Super giera. No, oczywiście, że super giera. A w pewnym momencie tam się nudzi, jak się już drugi raz przechodzi. Pamiętać, tam był odcinek podzielony na literki alfabetu, tak? Mhm. No tak, tak. Od A do Z się przechodziło, później było trudniej, bla bla bla, ale już tam drugie podejście, powiedzmy, czy nawet trzecie, już nie było tak interesujące, tak w pewnym momencie potrafiła znudzić. No ale skakanie nad minami, przeskakiwanie nad dołkami, strzelanie do UFO i tak dalej, wszyscy to będziemy wspominać. Tak. Ho, 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 ho. I wspaniała muzyka na początku, pamiętacie? Tak, 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 tin, tin, tin. Tak, tak, ja się nie podejmuję zanucenia, bo nic by z tego nie wyszło, tylko jakaś jedna wielka lipa. Tylko snajper by potrafił. Tak, ale... Snajper, tak, uszami by to zaklaskał nawet. Ale właśnie, słuchajcie, tak naprawdę jak sobie gadamy o tym old schoolu, to gdybyśmy mieli zrobić taką, że tak powiem, analizę tych wszystkich gier, prawda, to jak myślicie, ile by się zebrało tych gier, które naprawdę wymienilibyście w pierwszej dziesiątce, znaczy, przepraszam, nie, ile, tylko ile tych gier by się wymieniło, które byś naprawdę powiedzieli, no, bo możecie grać w to dzisiaj do oporu, że naprawdę byście dali radę spędzić tymi grami kolejne 10-15 godzin na przykład bez przerwy. Stary, no powiem ci, że 100 to spokojnie. Przecież jak sobie przypomnę od razu Amiga, Super Frog, Amiga, Project X. O, Syndicate. Ja, Syndicate akurat nie w moich klimatach, ale też grałem. Genialne. Stary, 100 top 100 robię. Lotus.
O, Lotus, Turbo Esprit 2 przede wszystkim. Tak, Lotus Jaguar XJ220. No, Canon Fodder, Sensible Soccer. No właśnie, i to jest dopiero Amiga, początek Amigi, a jak Alien Breed. Przejechać się przez wszystkie platformy, to stówka powstanie tak, o. Słyszeliście? Słyszeliśmy. No, stówa to tak bez problemu żadnego, gdzie jestem w stanie grać, a nawet skończyć. Przecież jak myślę znowu o Amidze i takiej platformówce pod tytułem Premierem zapisuje się, no to właśnie zrobiło mi się gorąco, a nawet mokro trochę. Oj, oj, oj. A gdzie? Się. No, tam. Nie no, panowie, to 100 takich gier, tylko no niestety nie ma na to czasu, żeby... Ja nie mam czasu, żeby ograć wszystko na bieżąco, a gdzie... No proszę was, no... Powrócić do oldschoolu, nie? Oczywiście, no ale teraz zobaczcie, czy na przykład nie jest w tym coś takiego, bo mi się wydaje, że na 100% jest, że jaraliśmy się bardzo dużą ilością gier ze względu no, na to, że były po prostu dla nas zupełnie nowe, nie? No bo w tej chwili jak odpalam gry, często jakieś właśnie remake'i, tak jak Królik wspominał na przykład o Prince of Persia, prawda? To nawet w połowie mam wrażenie, że mnie tak nie jarają. Chociaż grafa, prawda, wypala gałki, możliwości techniczne w ogóle powalają, cała reszta, prawda, jeszcze bardziej, to mimo wszystko powiem wam, że jakby nie czuję tego takiej ekscytacji, jakby odkrywania tego wszystkiego, co w tych grach jest, jak czułem przy na przykład właśnie pierwszym Prince of Persia. Ja czuję w przypadku 10% gier to, co czułem kiedyś w przypadku 90% gier. A dlaczego? Bo zmienił się gameplay, bo teraz się idzie, deweloperzy cisną w grafikę. A dlaczego? Bo zmienił się rynek. Bo rynek casualowy kształtuje ogólnie cały rynek, ponieważ rynek casualowy jest największy. Już teraz dzisiaj jest znacznie, znacznie większy niż rynek hardkorowy. I gry, i jest dochodowy, i dlatego kształtuje całą branżę. No, ale jak myślicie, że to źle? No oczywiście, że źle, bo tak naprawdę niedługo gry będą tak skapione, że to będzie tragedia. Ale zawsze będą dobre wychodzić. Słuchaj, to jest druga będą, strona tylko też będzie medalu. Ich bardzo mało, bardzo bo mało. Gry, coraz które my, gry, które my wymienialiśmy, a jeszcze starsze na Atari na przykład, to były pisane praktycznie przez pasjonatów, czasami przez jedną nawet osobę, tak? No oczywiście, tak. Another World, nie? No, chociażby. Ale słuchajcie, to jak to w ogóle co mi wpadło do głowy. Są gry, które w oldschoolu zawsze będą popularne i zawsze będą uważane za oldschoolowe. Wiecie jakie? No. Gry logiczne. Bo one się nigdy nie nudzą. Przypomnij sobie Lasermanie, Robo, Boulder Dasha. Boulder Dasha, chciałem powiedzieć właśnie. To są gry, w które w tej chwili jakbyś odpalił, grałbyś. Tak, 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 tak. Dać im trochę lepszą oprawę oczywiście niż Boulder Dash, bo Boulder Dash no, jest paskudny, to nie ma co się okłamywać. 1:1 by nie przeszedł. Piękne, także on ja musi. Jakie piękne. On musiał być trochę ulepszony, ale niekoniecznie w 3D, a wręcz przeciwnie, absolutnie nie w 3D. I trochę ładniejszy, w HD-ku puszczony i rzeczywiście można by było w to grać. Zresztą ja nie wiem, czy nie ma jakiegoś remake'a w tej chwili tego na rynku. Chyba właśnie. Tak, no tak naprawdę tych boulderdashowych gier, jak to można określić, jest cała masa przecież, prawda? Jacyś Flintstonowie, czy inne jakieś takie dziwadła, w które jeszcze niedawno tak naprawdę sobie grałem. To jest masa. Dig Dug? Taki to był tytuł? Też Dig Dug. No tak, Dig Dug oczywiście. Dig Dug też, tak. Od Namco to... chyba jest Dig Dug, nie? W ogóle. Chyba tak. Z tego co pamiętam, no. Wycinanie, tak. To jest dmuchanie. Tam się potworką wpychało w dupę pompkę, pompowało się i one wybuchały, nie? Właśnie, słuchajcie, bo tutaj napomniałem o tym. Polskie gry przecież na Atari, jakie wychodziły, genialne. Teraz w ogóle tych programistów nie ma. No i na Amidze Franco na przykład, prawda? Kompletnie, przecież LK Avalon, jakie gry robił, Mirage, tam AD2044, tak. Misja, Fred, Hans Kloss, Mózg Procesor, pamiętacie? To a Robbo nie było czasami polskie? Było, Elka Avalon zrobiło, tak samo Lasermanie. No właśnie. Bo tych gier masę było. Tylko właśnie, bo kiedyś gry można było zrobić, tak jak mówisz, z sumptem własnym w domu. Była taka opcja, dzisiaj zapomnij, no nie ma takiej opcji, chyba że tam na Xbox Live są promowane jakieś gry, nie pamiętam jak one się nazywają, tak szczapy nie pamiętam nazwy, no ale to mimo wszystko już trzeba mieć więcej zacięcia dzisiaj. No dobra, a jak mówimy o produkcjach, które ewentualnie mają podbić rynek, no to w ogóle, sorry, ale to już nie ma możliwości żadnej zrobić tego domowymi sposobami. Zaczęliśmy sobie gadać o seriach też przez chwilę, a co powiecie, przecież jak mogliśmy w ogóle nie wspomnieć o Pac-Manie? No tak. Stary pedał, który ma już sporo na... I więcej po prostu. No. Czy co, ja wie, przecież w pierwszego Pac-Mana właśnie, gdy zobaczyłem go na automatach, prawda, prost jak budowa cepa generalnie, ale przecież to tak ciągnęło, że normalnie, o Jezu.
ale mam wrażenie, że Pac-Man się troszeczkę skomercjalizował, zresztą nawet Frosty dzisiaj nawet chyba rzucił newsa o tym, o napoju energetycznym z Pac-Manu, że na Amazonie można kupić, tak? Koszulki. Nie, tak, ale było przypomniane też, że napisane, że na Amazonie możesz kupić inne napoje i tam był właśnie z Pac-Manem, bo wchodziłem na Amazon. No, ale to nie ma nic wspólnego jakby z grą. No tak, ale z drugiej strony, wiesz, to jest skierowane do odpowiednich ludzi, tak, w odpowiednim wieku, typu my, bo my kojarzymy tą grę. Wydaje mi się, choć mogę być w błędzie, że człowiek młody, powiedzmy, nie wiem, 18-letni, raczej nie kupiłby czegoś takiego, bo ta gra prawdopodobnie mu w ogóle by nie podeszła. Mało tego, ja bym tego napoju nie kupił. Bo jestem świadomym klientem i mam w dupie takie akcje. No marketu, tak, bo... ale wiesz, o co mi chodzi. No wiem, kolekcjonerska. Żeby kupić puszkę, postawić na półkę, no. No. Ale to wiesz, też dziecko może kupić, mamę uprosić, bo jest ładna grafika na butelce. No przecież tak to wszystko działa, ludzie. To na zasadzie kolorowych obrazków działa, oczywiście. Nie znając zawartości merytorycznej. No co jest najważniejsze w batonie? Nie smak, tylko opakowanie. Proste. Już kupuje się to, co się widzi na półce sklepowej, jak się nie kojarzy marki na przykład. Czyli tak mogliby równie dobrze zamiast batona dać co innego. Mhm. Super. No. Pamiętasz kawał Jillo, nie? O czekoladzie i gównie. O Boże, obrzydliwe. Przepraszam, nie będziemy teraz przytaczać, ale to może kiedyś hardkorowo przyjedziemy, nie? Tak, po 22. A może na zakończenie tego podcasta, co? No przecież, ja nie, bo ty trzeba pokazywać. Nie, spokojnie, można to, no to oczywiście wypadałoby pokazywać, ale może tak byśmy to zrobili. O właśnie. To zrobimy taki antyspoiler, uprzedzimy wszystkich, którzy przy kawałach hardkorowych, nie? Słuchaj, bo tu wspomniałeś o Jillo, to tak tylko króciutko pozdrawiamy, bo to jest prawdziwy oldschoolowy, hardkorowy gracz. Ma platformy sprzed 1000 lat. Tak jest, jego HC Room pokazał się ostatnio, tydzień temu na konsolowisku. Jest oznaczone jako HC Room numer 15, Jillo. Kto jeszcze nie widział, ten musi zobaczyć. Odwiedźcie stosowny dział na portalu, znajdziecie tam pokaźną galerię zdjęć jego HC Room, który no robi wrażenie. Tak, platform starych ma od groma i najlepsze to jest to, że on naprawdę w niej jeszcze gra. Tak. A dwa kontrolery do Bitmani to mu zazdroszczę. No i wiele innych rzeczy, na przykład półeczka z grami Sudy 51, nie? Albo Chainsaw, kontroler, dwie wersje na GameCube i PS2. I gablotka przeszklona właśnie z tymi różnymi bajerami. I tamto i jeszcze coś. Tak, panowie, a wracając do tematu. No. Bo chcieliście, żeście się rozmarzyli o pokoju. Wpływ kościoła na gry, tak? Czy gry na kościół? Dokładnie tak. To na pewno musimy też poruszyć, bo uwielbiam ten temat generalnie. Ostatnio byłem świadkiem bardzo ciekawej konwersacji, ale to na inny temat. Słuchajcie, bo teraz sobie tak generalnie myślę jeszcze o tych starych grach i przypomniał mi się Karateka. Pamiętacie Karatekę? Tak, szło się w prawo. Tak, szło się w prawo i generalnie ilość ciosów powalała, bo tam już było nawet low i high kicki można było robić, z tego co pamiętam. To mnie generalnie taka gierka rozwalała. W ogóle jedna... bez juggli. Tak sobie żartuję. Okej, dobra. I prostak. A co? Ale to jest z tego klimatu też International Karate. Ej, no dobra, plus, wytrąciłem, tak? Ja go wytrąciłem z równowagi, ty się jeszcze wcinasz. O, bo on się obraził, więc... Obraził się, strzelił fochem i poszedł. No chciałem... Zamknąłem się w sobie. Biedny. Dobra, kontynuuj wątek. Nie odzywam. Nie, generalnie chodzi mi o to, że jak rozmawiamy o oldschoolu, masa była właśnie tak naprawdę bijatyk jeszcze ze starych, dawnych lat. Zaczęliśmy od Bruce Lee. Teraz Karateka, jak jeszcze generalnie wspominacie takich gier? International Karate. Właśnie, chciałem niesamowite, na trzech playerów, prawda? Tak. Biały, tak. Niebieski i czerwony zawodnik. Tak. Niesamowite, bo z jednym walczyłeś, a drugi podchodził i ci robił mawashi, wiesz, w tył głowy, nie? Niesamowita hamuwa już wtedy była. O, świetna gra była, tak. O, tam się działo. Nie, no, wiecie co, sądzę, że nie ma sensu wymieniać konkretnych tytułów, bo byśmy tu rzeczywiście do tego zanudzili wszystkich. Do rana byśmy się... Tak, do naszego rana. Nasi słuchacze, nie wiem, o której godzinie podcast się pojawi, bo trudno to przewidzieć na chwilę obecną. No ale mniejsza o to. Panowie, sądzę tak, że w glorii i chwale możemy tak powoli kończyć. Czekaj, muszę to powiedzieć. Proszę bardzo. Ja nie poszedłem sprawdzić w tej chwili. Wiecie, że wyszła na pecety Robbo Millennium. O, Pentium 200 tylko trzeba mieć.
Robu Millennium. Oryginał kosztuje 10 zł. O, no zobacz, wrażenie niezapomniane. To bezcenne. I są screeny nawet. Nie, no ja to ściągam. Skąd ściągasz? Mówię, wciągam. Myślałem, że ściągasz, byś dostał w ryj. Nie jestem piratem. Dobra, słuchajcie. Czy old school jest cool? Jest. Jest masakra, jest esencją. Jeśli będziesz z kimś rozmawiał na temat gier i spytasz się o najlepsze wspomnienia ogółem, to najprawdopodobniej wymieni ci właśnie oldschoolowy tytuł, a nie teraz te najnowsze. Mimo, że te najnowsze także wyglądają i gra się w nie świetnie. Ale prawda, przecież tak. Super. A powiedzcie mi tak, na zakończenie. Gdybyście mieli trafić na bezludną wyspę z jakąś platformą do grania, agregatem prądu o nieskończonych zapasach energii i tak dalej, wiecie o co mi chodzi? Jaką platformę byście wybrali? Jedną. 100% Amiga. Na 100% Amiga bym wziął. Fateless. Ja mimo wszystko Sega Mega Drive 2. Ja biorę tak samo Amigę. Możemy grać po sieci. No przecież na Amidze można lanować, spoko. Byśmy byli na sąsiednich wyspach, nie? O, Jesus. Tam by przyszła wtedy żabka z tego. Żabka z... Slugera. Żabka snajpera, no. Z jego opowieści, której nigdy nie skończył, biedaczysko. I pewnie nie skończy. Okej, słuchajcie. Old schoolu dzisiaj rozmawiali. Kto dzisiaj rozmawiał o old schoolu? Halo? Ja się wstydzę odezwać. Sniper! Dobra, old schoolu, czyli temat genialny, super i po prostu chciałbym jeszcze kiedyś... Tak, i chciałbym jeszcze kiedyś o tym porozmawiać, może za rok, dwa, bo jeszcze jest tyle tytułów. Ale mówił Królik, czyli Michał Król. Adam Ginal, czyli Fateless God. Tomasz Hiw-Kozieł. Dziękujemy za wysłuchanie naszego podcastu numer 13 pod tytułem Czy old school jest cool? Wyszło nam na to, że tak. Dziękujemy. W tej chwili idziemy z dżinglem kończącym, a po dżinglu bonus, czyli chamski kawał. Pa, na razie. Dobra, to już jest po wszystkim, a teraz obiecany hardkorowy kawał dla wszystkich lubiących hardkorowe kawały. Dwóch kumpli spotyka się, jeden do drugiego. Ty, spójrz, to jest czekolada czy gówno? Ten drugi bierze taką grudkę, bierze do ust, liże. Mówi, wiesz co, chyba czekolada. Albo nie, chyba gówno. Ale nie, chyba jednak czekolada. Ten drugi bierze, liże, czekolada, nie, chyba gówno, wącha, gówno, nie, chyba czekolada. Gówno, skąd w mojej dupie czekolada? Na razie, cześć! Masakra.